Jeżeli Machi Tubei nie nacisnął tego guzika, wtedy nie może być wspólnikiem, o którym pan mówi. Ale wszystko na to wskazuje. Każdy fakt mówi, że on jest wspólnikiem. Po prostu pomyliły ci się fakty, człowieku. Oto są fakty dla ciebie. Gitara Gavina zaczęła płonąć, ale pianista nie nacisnął tego guzika. W innych słowach, twoja historyjka jest pełna dziur. Panie Justice, wysłuchajmy pana ostatniej opinii na ten temat. Czy oskarżony Machi Tubei to był wspólnik? Pana odpowiedź będzie dotyczyła wszystkiego, co do tej pory pan powiedział. Niech pan to przemyśli. Apollo, jeżeli Machi nie jest wspólnikiem, wtedy cała nasza sprawa jest zrujnowana. Ja to wiem, to musi być on. On był jedyną osobą, która mogła pomóc tamtemu przemytnikowi. On musiał wcisnąć ten guzik. Cóż, lepiej żebyś wymyślił sposób, aby to udowodnić. Co mam zrobić? Co mam zrobić? Musi być przecież coś, co tutaj nie współgra. Coś dziwnego. Coś dziwnego. Chwilka, moment. O co chodzi? Coś wymyśliłeś? Przed chwilą co powiedział Gavin? Słyszeliśmy to przed chwilą. Coś co do tego przedstawienia. To nie jest zbyt dużo co mam, ale to wszystko co mam. Co dokładnie w tym co usłyszał było dziwne? Czy już pan coś wymyślił, panie Justice? Czy mogę panu przypomnieć, że wszystko na tym polega? Czy może pan udowodnić, że Machi Tubei nacisnął ten guzik? Wysłuchajmy pana ostatniej odpowiedzi. Czy może pan udowodnić, że Machi Tubei nacisnął guzik? Możemy. Nie wiem, czy można to nazwać dowodem per se, ale mogę udowodnić, że było to możliwe. A więc, jako prokurator, jestem zmuszony, aby poprosić cię o pokazanie nam dowodu, który to popiera. Herczubie, jesteś co do tego przekonany? Ha! Po prostu zaakceptuj, nie masz żadnego dowodu, gościu! Zobaczmy ten dowód, panie Justice. Na podstawie czego pan uznaje, że oskarżony nacisnął ten guzik? Skoro Gavin mówi o tym, że w przedstawieniu kryło się coś niezgodnego, po raz kolejny będziemy musieli użyć tej konsolety. Podstawą na moje przypuszczenie to muzyka, wysoki sądzie. Muzyka? Co z muzyką? Posłuchajmy części z pianinem, co do mniej więcej około pory, kiedy guzik musiał zostać wciśnięty. Tuż przed tym, jak gitara zaczęła płonąć. Słyszę, jak ktoś gra na pianinie. Ale czy to nie brzmi troszkę prosto? Prosto? A, sądzę, że wiem, co sugeruję. Myślisz, że Machi mógł po prostu to zagrać jedną ręką? Da! Jedną ręką? On musiałby... On potrzebowałby tylko jednej ręki, aby nacisnąć guzik. On mógł grać na pianinie drugą ręką. Ha! A teraz jesteś jakimś mistrzem pianina? Właściwie to nie. A więc co ty możesz o tym wiedzieć? Nie możesz zagrać takiej części jedną ręką. Może jednak nie wiem, o czym tutaj mówię. Chwilka, ja wiem. Hej, Trucy. Tak? Wymyśliłeś coś? Pan Wright, twój ojciec, on jest pianistą. Czy on mógłby... O, tata? On nie mógłby zagrać czegoś takiego, nawet jeżeli miał trzy ręce. Tak, mi przykro. Taka szkoda. Nie, nie do końca. Ha? To był po prostu łatwy sposób, aby to udowodnić. Zawsze mamy trudny sposób. Człowieku, jak ty masz niby zamiar udowodnić, czy grał jedną ręką, czy obiema rękami? Nie możesz! Przyznam, będzie to trudne do udowodnienia. Ale to jest prawdopodobne, że grał jedną ręką. A skąd możesz to wiedzieć? Poszlaką jest to, co prokurator Gavin opisał jako dziwny hałas. Co brzmiało dziwnie? Założę się, że możemy powiedzieć to po przesłuchaniu pewnej części piosenki. Nie, niemożliwe. Cóż, wygląda na to, że w końcu dotarliśmy do momentu prawdy. Wysłuchajmy, co pan Justice ma do powiedzenia. Niech pan nam pokaże część, która udowadnia, że oskarżony grał jedną ręką, tuż przed tym, jak gitara zaczęła płonąć.
Maciej z całą pewnością grał jedną ręką, kiedy gitara... w gitarze zaprószył się ogień. I jedna sekcja tej piosenki to udowadnia. Okej, wszystko musimy obniżyć poza pianinem. Porównajcie tą część piosenki. Musicie się wsłuchać bardzo uważnie, bo troszkę ciężko to usłyszeć. Porównajcie tą część piosenki. A mniej więcej chyba tą część piosenki, tylko końcówkę. Jak możecie usłyszeć, lub też nie, jak mówię, dosyć ciężko to usłyszeć, ale pomimo tego, iż dwa wersy są do siebie niemalże, są użyte niemalże identycznie, to jednak pierwszy wers jest grany z dużo większą dokładnością, jest granych większa ilość nut. Jednakże późniejszy wers, wers trzeci, pomimo tego, iż melodia powinna być ta sama, jest grana tak jakby... No najprościej mówiąc, no po prostu jest grana prościej. Jest używana, jest granych pojedynczych nut właśnie, są grane rzadziej, że tak, nie wiem. Nie wiem, ja też nie jestem ekspertem od pianina, więc po prostu nutki są grane rzadziej, melodia jest dosyć prostsza, mimo tego, iż powinna być teoretycznie ta sama. Tak więc, muszę zaprezentować tą część. Prokuratorze Gavin, jestem pewien, że stał pan sobie już z tego sprawę. Dokładnie, co brzmiało dla ciebie dziwacznie. I jestem pewien, że ty również sobie już zdałeś z tego sprawę, Herczubie. Zdał sobie sprawę z czego? Zademonstruję. Posłuchajmy części, o której teraz mówimy, dobrze? Zwróćcie szczególną uwagę na frazę o płynącej melodii. Ludzie, ludzie, ludzie! Ile razy jeszcze będziemy musieli słuchać tego samego? Masz rację, może już wystarczy. Posłuchajmy teraz innej sekcji, dobrze? Innej sekcji? A tu się okazuje, że Apollo chciał tylko posłuchać piosenki. Dobra. Gitara zaczęła płonąć na końcu drugiego wersu. Posłuchajmy tego samego miejsca w pierwszym wersie. Zwróćcie uwagę na zwrot o tej nocy w twoim uścisku. Właśnie, słyszymy takie dodatkowe tyn, 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 tyn. Pomimo tego, iż w trzecim wersie była grana tylko pęk, pęk, pęk. A! Proszę zagrać jeszcze raz wers drugi. Tam, słyszycie to? Wyglądałoby na pierwszy rzut oka, że są takie same, prawda? Ale one się od siebie naprawdę różnią! Jak to?! Dobrze powiedziane, Wysoki Sądzie. Fraza w wersie drugim jest bardzo prosta, ale ta sama fraza w wersie pierwszym ma zarówno wysokie, jak i niskie nuty. Musiałbyś używać obu rąk, aby zagrać coś takiego! A! A co to ma niby udowadniać? Pomyślałbym, że już byś o tym wiedział. I to dlatego nienawidzę użerać się z amatorszczyzną, ludzie. A więc dwa wersy mają inne aranżacje. To zdarza się cały czas. Nie, tym razem, Darayan. Nie ma sensu zmieniać aranżacji, jeżeli nie możesz usłyszeć jej jasno i wyraźnie. I to nie, nawet nie o to tutaj chodzi. Poprosiłem go, aby zagrał specyficznie. Poprosiłem, aby specyficznie on grał, żeby pianino zostało w tle. O! O! I to wtedy zauważyłem.
Dlaczego ta sama fraza brzmiałaby troszkę inaczej? Tak się właśnie pytałem. A teraz proszę się zapytać, dlaczego Maciej zmienił sposób, w jaki grał? A odpowiedź stanie się jasna. Potrzebował jednej wolnej ręki, aby nacisnąć guzik. Cisza, cisza, cisza! A więc? Chyba to połączy wszystkie fakty w jedną całość. Więc prokuratorze Gavin? Tak, na pewno tak. Powiem tego, iż osobiście jest to dla mnie gorzkie rozczarowanie. Ha. Co? Żadnego... żadnej riposty? Nie mogę w to uwierzyć. W końcu się udało. W końcu zmusiłem, żeby siedział cicho. Bardzo dobrze. A więc, skoro prokuratora nie ma żadnych sprzeciwów, teraz ogłoszę werdykt tego sądu. Dobry show, młody, dobry show. To jeszcze nie koniec? Nie podoba mi się, kiedy jest taki szczęśliwy. Powiedz im, Gavin, powiedz im, co jest takie rozczarowujące. Osobiście jestem okropnie rozczarowany co do ciebie, Herczubie. Ha? Mnie? Tak, nie zrozum mnie źle, twoja sprawa jest solidna. Wszystkie fakty do siebie pasują, ale nawet teraz musisz jeszcze pokazać nam ostatni, decydujący dowód. Tak, ale fakty, każdy może zobaczyć, że to jest on. Niestety, każdy nie dotyczy również prawa. Obawiam się, że twoja, że pańska rozprawa pańska sprawa tutaj nie przejdzie. Ale... Nawet 1000 faktów może kierować na tą samą konkluzję, ale bez decydującego dowodu to nie jest żaden dowód. To jest złota zasada naszego obecnego systemu sądowniczego. Nie mogę w to uwierzyć! Nie wygląda na to, że obrona ma coś jeszcze do zaprezentowania. O, sądzę, że gdybym coś miał, to zobaczylibyśmy już dawno, dawno temu. Wielka szkoda. Ale w obecnej chwili sąd nie jest w stanie uznać się pana teorii. Co? Co? Prawda patrzy się prosto na nas. Dlaczego oni nie mogą tego zaakceptować? Jaki jest sens systemu sądowniczego, który kryje przestępców? Apollo, pamiętasz, co powiedział nam tata? No, Phoenix ma już w tym doświadczenie, fakt. Nie będzie łatwo udowodnić, że on to zrobił. Zwłaszcza nie pod obecnym systemem sądowniczym. A więc co mam zrobić? Jak powiedziałem, powodzenia. I bądź świadom, że będzie niemożliwe, aby ujawnić jego winę konwencjonalnymi metodami. Każdy mężczyzna ma wewnątrz siebie jakiś przełącznik. Znajdź przełącznik do Ryana Crescent i go odpal. Zastanawiam się, co miał na myśli, mówiąc przełącznik. Myślę, że on miał po prostu na myśli piętę achillesową, słaby punkt, nie? Taka rzecz, która przy nawet pojedynczej iskrze może wzniecić wielki pożar emocji. A więc konwencjonalnymi metodami już tutaj nic nie wskuram. Muszę znaleźć jakiś słaby punkt w tym gościu. Coś fatalnego. A więc mogę już wracać do pracy, czy co? Może wyglądam, jakbym miał dużo czasu w swoich rękach, ale nie mam czasu, aby zgrywać się z tymi upartymi prawnikami. Cóż, panie Justice, zaszliśmy aż tak daleko bez decydującego dowodu. Ten świadek nie wróci już tutaj, jeżeli zostanie raz wyproszony. Każdy mężczyzna ma swój przełącznik. A? Czy nie powiedział pan kiedyś, że im lepsza jest gitara, tym jaśniej płonie, prokuratorze Gavin? I tutaj już zacząłem sobie przypominać, dlaczego uznawałem ten epizod za najmniej ulubiony. Niekoniecznie zły. Nie ma złych epizodów w Ace Attorney. Są po prostu bardziej ulubione i mniej ulubione, ale już teraz pamiętam. Ale dobrze. A, tak. Dobre gitary są wciąż suche i to jest powód. W ten sposób wydobywa się z nich najlepszy dźwięk. Nawet mała iskierka może wzniecić coś bardzo dużego. Twój plan też miał w sobie pewien zapalnik, detektywie. I był tam od samego początku. Jak to? A więc czas na walkę, Justice. Jeżeli to spapram...
wymknie się z twoich rąk na dobre. Śmiało, Apollo! Co? I ten twój zapalnik ma mnie teraz doszczętnie spalić? To jest niczym poezja, panie prawniku. Dla mnie to jest w porządku. Bardzo lubię poezję. I zamierzam wysłuchać tej poezji do samego końca. Herczubie? Oskarżasz teraz tego człowieka, Dariana Crescent, na temat dwóch przestępstw. Morderstwa pana Letius i przemycania kokonów z Borghini. To jest twoja ostatnia szansa, by to udowodnić. Rozprawa i tak już była ciągnięta stanowczo zbyt długo. Panie Justice, to jest moje ostatnie ostrzeżenie. W momencie, kiedy ten pana zapalnik okaże się niewypałem, to jest moment, kiedy to przesłuchanie dobiegnie końca. Zrozumiano? Tak, wysoki sądzie. A więc, niech pan nam pokaże. Niech pan nam pokaże podstawy dla tych oskarżeń przeciwko Darianowi Crescent. Okej, to jest naprawdę moja ostatnia szansa. Klucz, który rozbierze na części zeznania Dariana Crescent, to prezentowanie dowodów, wyzwanie świadka. I jest to świadek. Twój zapalnik nie jest kawałkiem dowodu. Ha? A więc co to jest? To prawda, że nie mogłem pokazać decydującego dowodu. Ale być może to, czego potrzebuję, aby udowodnić, że mam rację, to coś innego. Masz na myśli świadka. Udowodnienie jego winy jest dosyć ciężkie, ale mam właściwą osobę, z którą musimy porozmawiać. Bardzo dobrze więc, panie Justice. Kim jest ta osoba, która może udowodnić winę do Dariana Crescent? Jego wspólnik, Machi Tubei. Jeżeli przyzna się do przemycania kokonów z Borghini, to ostatecznie udowodni, że Dariana Crescent wiedział o wszystkim, że miał motyw, aby zabić pana Letius, i to ostatecznie udowodni jego winę. Jedyną osobą, która może udowodnić winę Dariana Crescent, to oskarżony Machi Tubei! Pana klient? Znowu? Machi Tubei był wspólnikiem w planie przemycania kokonów z Borghini. Bez niego Darian Crescent nigdy nie mógłby zdobyć tego kokonu. Co więcej, możemy łatwo udowodnić, że osobą, która planowała przemycić ten kokon, to jest prawdziwy kryminalista w tej sprawie. W jaki sposób? Wymagałoby to tylko zbadania tych samych kokonów, których poszukiwał pan Letius. Wraz z kooperacją Republiki Borghini moglibyśmy spalić jeden kokon. Spalony kokon pozostawiłby ze sobą pewien szczególny ślad. Ślad, który bez wątpienia pasowałby do tego, który został znaleziony na tej gitarze. Aha! Bardzo naukowe podejście. A więc, jeżeli Machi Tubei przyzna się do swojej współpracy z Darianem Crescent, nawiązując do planowanego przemycania kokonów z Borghini, sprawa jest rozwiązana. Darian się znowu śmieje. Twoja nieumierająca pasja jest po prostu piękna. Naprawdę chcesz mnie darować, czyż nie? Szkoda, że nie będziesz nigdy w stanie. Czemu by nie? Ten maluszek nic ci nie powie. Zwłaszcza nic, co ma wspólnego z tym przemycaniem kokonów. O co teraz chodzi? Zabranie kokonów z tamtego kraju oznacza śmierć. Zgodnie z prawem Borghini. A, tak, widzicie? Jeżeli nasz pianista naprawdę byłby przemytnikiem, wtedy zeznawanie o tym byłoby samobójstwem. Uwierzcie mi, on nie będzie. Ależ pan się myli, detektywie Crescent. Jak to? To, co pan powiedział, jest na odwrót. Jeżeli Machi nie przyzna się do tego, że jest przemytnikiem tutaj, będzie w naprawdę poważnych tarapatach. A? Jak? Spójrz na to. Jeżeli Machi przyzna się do tego, że jest przemytnikiem tutaj, zostanie tutaj osądzony przez nas, przez nasze prawa. U nas nie otrzymujesz wyroku śmierci za zabranie kokonów z jakiegoś kraju. A! Ofiarą w tej sprawie jest podziemny agent Interpolu. Jestem pewien, że wieści o tym już dostały się do Borghini. I z całą pewnością wyświetlą naszą dzisiejszą rozprawę również tam. Włączając również te części o kokonie z Borghini. Tak, ale...
Ale jeżeli Maciej nie przyzna się do tego, że jest przemytnikiem tutaj, zostanie on schwytany przez policję w Borgini. I to nie jest tak, że będzie mógł być chroniony przez nasze sądy. My przecież nie zamierzamy go uznać za winnego morderstwa. Nie tutaj. Tak, ale nie możesz tego zrobić. Nie możesz! Nie możesz mnie oskarżyć! Może obecne prawo na to nie dopuszcza, ale kto na tak naprawdę zamierza pomyśleć, że jesteś niewinny po tym, jak ta rozprawa dobiega końca? To samo tyczy się Maciego Tubei. Przemycanie kokonów, twój cały plan. Maciej Tubei wie o wszystkim. Jest tylko jeden sposób, w jaki może się z tego wydostać. I to przyznać się do swojego własnego przestępstwa. Przestępstwa z przemycaniem kokonów. Nie martw się. Po prostu wyciągnę cię z tego kraju. Sprawię, że będziesz mógł się gdzieś zagnieździć. Ukryta siedziba? Naprawdę miłe. Może chcesz dom złożony z ciastek? Albo nie, dom zrobiony z pianin? No dalej. Proszę! Nic im nie mów! The fuck? To jest ciekawa załamka. Darian? Uznaję to za nasz ostatni koncert. Daliśmy czadu. Przypuszczam, że możemy potraktować ten wybuch jako przyznanie się do winy. O, no i znowu się śmieje. Teraz kryje się w tym tylko chora desperacja. Cóż, czy słuchał pan dzisiejszej rozprawy? Tak. I będzie pan mówił? Powie pan dla sądu o wszystkim? Nie chciałem, żeby zakończyło się to w ten sposób, ale nie jestem prawnikiem, który może przeoczyć zbrodnię. Dzisiejsza rozprawa była dla ciebie tylko czymś przydatnym, wiesz? Nie widzę powodu, dla którego miałbyś teraz milczeć. Wiedziałem. Od początku wiedziałem. Maciej, sytuacja nie mogę wytłumaczyć, ale pieniądze potrzebowałem. Bardzo dużo pieniędzy. Dzisiejsza rozprawa sprawia, iż musimy podyskutować bardzo uważnie na temat naszego systemu. Jedyną rzeczą, która jest definitywna w sądzie, to dowód. To jest złota zasada. Jednakże stało się teraz jasne, że nie wszystko może być wyjaśnione tylko przez ten standard. Jeżeli jeszcze inna sprawa tego typu wyjdzie na jaw, będziemy musieli zastanowić się poważnie nad alternatywnym systemem, aby wymierzać sprawiedliwość. Tak czy inaczej, panie Maciej Tubei? Tak? Obiecuję, że otrzyma pan tutaj sprawiedliwą rozprawę zgodnie z prawami naszego kraju. I nawiązując do obecnych zarzutów na temat śmierci pana Letius, sąd jest przygotowany, aby ogłosić werdykt. Dziękuję wam. Ja kłamałem. Ale wy widzicie prawdę. Odnajdujecie prawdę. To jest nasza prasa. A więc bardzo dobrze. Sąd uznaje oskarżonego Maciego Tubei za... Nie! Winnego! Sąd zamyka tą sprawę. I kolejne zwycięstwo na nasze konto. Tak więc pozostał tylko epilog. Zastanawiam się, co stanie się z Maciem. Cóż, był przemytnikiem, wyciągnął z kokony z Borgini. Przypuszczam, że będzie tutaj kiedyś inna rozprawa. Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Fini! Tata! Jestem winna wam obu moje podziękowania. Le miroir? Ależ, czy coś jest nie tak? Przepraszam, ja... Maciej był twoim partnerem na scenie. Twoim przyjacielem. Tak. Zacząłem o nim myśleć jako o własnym dziecku. Nawet teraz. Ale...
Coś zmusiło go do takich działań. Coś bardzo złego. Widziałam to. Jednak musi zapłacić za to, co zrobił. Czy nie tak właśnie powinno być? Wciąż jednak bardzo przepraszam. Nie musi pan przepraszać. Dał mi pan odwagę. Odwagę? Zastanawiam się nad operacją moich oczu. Właściwie to była moja sugestia. Znaczy, będziesz w stanie znowu wszystko zobaczyć? Zabawne. Zawsze bałam się światła. Światło wygląda na tak ostre, tak niewybaczające. Nawiązując do doktora, La Miroir straciła swój wzrok w związku z jakimś wypadkiem. Wypadkiem? Jak wiecie, cierpię z powodu amnezji. Bałam się, że jeżeli mogłabym cokolwiek znowu zobaczyć, być może to otworzyło moje oczy naprawdę, od której cały czas uciekałam. Bałam się. Wiesz, co zmieniło, co sprawiło, że zmieniła zdanie? To, jak słyszała twoją dzisiejszą obronę. Mogła poczuć twoje spojrzenie, zawsze patrzące prosto na prawdę. Jeżeli światło powróci do moich oczu, sądzę, że zacznę malować. Malować? Tak jest! W końcu jest malarką krajobrazów w dźwięku. Namaluję również waszą dwójkę. Obiecuję. Uhu! Nie możemy się doczekać, La Miroir. Ja również jestem ci winny podziękowania, Apollo. Dzięki, panie Wright, ale za co? Przypomniałeś mi, że będę musiał wszystko przyspieszyć. Co do mojej sekretnej misji. Jasne, twoja sekretna misja. Apollo, Trucy. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze. Tak jest, ja też. I tak oto niczym ballada, rozprawa biegła i biegła, dopóki się nie zakończyła. Dzięki naszej rozprawie, gitarowa serenada stała się dużym hitem. Prokurator Gavin naprawdę coraz częściej w nią spogląda, ale jest coś, co chcę powiedzieć dla tego gościa. Następnym razem, kiedy napiszesz taką balladę, napisz również, że na końcu schwytają po prostu zabójcę. No tak, wszystko działo się zgodnie z piosenką, tak więc... Jeżeli znowu by coś się takiego działo, to bylibyśmy pewni, że wygramy. I tak oto kończymy epizod Turnable Serenade i otwieramy sobie drogę do ostatniego mojego ulubionego epizodu w Apollo Justice Ace Attorney. I jest to Turnabout Succession. I teraz wypadałoby jeszcze dać posłowie na temat epizodu trzeciego. Mianowicie... o czym ja mówiłem? Czemu wcześniej mówiłem? A? Przekonywałem się do tego epizodu coraz bardziej i bardziej, ale zapomniałem o zakończeniu, bowiem największy problem z tym epizodem mam z zakończeniem. Zazwyczaj w Ace Attorney logika właśnie czasami tak szaleje. Jest taka, powiedzmy, kolejka logiki. Czasami wnioski są logiczne, czasami nie, ale to jest gra, tak samo w filmach, w serialach, tak samo w grach, czasami trzeba po prostu nie zadawać sobie pytania, że przecież każdy by zrobił coś innego. Nie, nieważne, że każdy zrobiłby coś innego, ważne, że według gry to się właśnie stało i za tym należy podążać. Wtedy ta magia Ace Attorney wciąż działa, jednakże tutaj, nie wiem, tutaj jak dla mnie jakaś tam linia została przekroczona, ponieważ... gdyby nie to, że przez cały czas mówili, że nie należy wierzyć La Miroir, ponieważ może kryć Maciego. I tutaj właśnie mam problem z zakończeniem. Dlaczego to zostało rozwiązane w taki sposób? Znaczy, rozumiem, czemu mieliby zrobić coś takiego, że po zaprezentowaniu tego, że mógł grać tylko jedną ręką, rozprawa mogłaby się skończyć równie dobrze. On mógłby się załamać, w sensie Dorian mógłby się załamać, rozprawa mogłaby dobiec końca i na razie i cześć. Jednakże tak się nie stało, bo musieli jeszcze nawiązać do tego całego załamania się systemu sądowniczego, który panuje w Ace Attorney po tylu latach. W końcu stało się jasne, iż nie można tego ciągnąć dalej, że ta złota zasada, że dowód jest wszystkim, jest po prostu nielogiczna i przez to czasami kryje się prawdziwych kryminalistów. O tym jeszcze za chwilkę powiem, ale właśnie dlatego musieli jeszcze zrobić coś takiego, że
Nie mówią dokładnie, nawet nie mówią dokładnie, co jest nam potrzebne, że musimy udowodnić, że co? Że dokładne powiązanie z morderstwem, że dokładne powiązanie z wystrzałem, z jego nieobecnością. Nie, po prostu mówią, potrzebny ci dowód. Nie mówią co, po prostu dowód. Zaprezentuj cokolwiek, coś, co wszystko połączy w jedną całość. I rozumiem, musieli coś takiego zrobić, ponieważ ta cała transformacja systemu sądowniczego będzie bardzo ważnym... Będzie bardzo ważnym wątkiem w epizodzie czwartym. Jednakże sposób, w jaki to wyegzekwowali na końcu Turnabout Serenade, jest dla mnie dosyć koślawy. Naprawdę koślawy, ponieważ co mam na myśli? Musimy wezwać świadka. I rozprawa kończy się tym, że osoba zostaje uznana za winną na podstawie zeznań oskarżonego. I właśnie tu mam problem. Tak, udowodniliśmy, że miał wspólnika i że... udowodniliśmy, że miał wspólnika, jednakże nie udowodniliśmy, że to na 100% był Machi. I ktoś powie, okej, ale wezwaliście go jako świadka, on się przyznał, więc... Okej, potwierdzone, ale Darayan mógł po prostu powiedzieć, ej, nie możecie mu uwierzyć, to jest oskarżony. Ja też mógłbym być na jego miejscu i też mógłbym powiedzieć, tak, tak, przyznaję się do tego, dzięki temu w końcu będę niewinny, ktoś inny zostanie skazany. I to z tym właśnie mam problem, że mogliby... Rozumiem, dlaczego to zrobili, dlaczego musieli jeszcze zrobić ten wątek z ostatnim decydującym dowodem i tym, że nie możemy czegoś takiego znaleźć. Ale powinni to zrobić, nie wiem, w inny sposób, ponieważ... Fakt, że Darayan został skazany, a ostatnią rzeczą, która przypięła go do tego morderstwa, to są zeznania osoby, która była podejrzana od samego początku, to jest... sam nie wiem. Jak mówię, jeżeli jest się upartym, to można znaleźć takie rzeczy w dużej ilości rozdziałów Ace Attorney. Możliwe, że nawet, że w każdym, ale zazwyczaj to nam umyka, bo to jest zazwyczaj egzekwowane w taki świetny sposób, że jest to zazwyczaj przykrywane tą warstwą, wiecie, tą warstwą genialnych postaci, tych dramatów sądowych i zazwyczaj to umyka nam uwadze. No i zwracamy na to uwagę, jednakże myślę, że tutaj to się rzuciło w oczy tylko dlatego, że to jest ostatnia rzecz, którą musimy tutaj zrobić. Gdyby to było gdzieś po środku, w porządku, prawdopodobnie też nie zwróciłbym na to uwagi. Ale to jest ostatnia rzecz, którą musieliśmy zrobić. I teraz właśnie sobie przypomniałem, czemu nie lubiłem na początku... Znaczy nie lubiłem, jak mówię, to jest jeden z moich mniej ulubionych epizodów, ponieważ nie mogę powiedzieć, że go nie lubię. W końcu wszystko, co działo się aż do tego zakończenia, było świetne. To było właśnie oldschoolowe i setroni przez cały czas. I również... jak już pewnie zauważyliście, w każdym epizodzie są wprowadzane jakieś smaczki co do Nintendo DS-a. Możemy, a to obracamy rzeczy na miejscu zbrodni, a to badamy odciski butów, odciski palców. Teraz bawiliśmy się trochę w muzyków z miksowaniem tych rzeczy i prezentowaniem tego w dowodach. I również w epizodzie ostatnim będzie coś takiego. Jednakże, epizod Turnabout Succession, mój ulubiony epizod, po prostu tutaj dzieje się... Tyle genialnych rzeczy, tutaj nie będę tutaj spoilerował, ale tutaj dzieje się po prostu tyle świetnych rzeczy, że jak dla mnie jest to epizod, który sprawił, że nie wyszedłem z tej gry wyszedłem z mieszanymi uczuciami, ale wyszedłem jednak z pozytywnymi. Tak więc, rozpoczynamy najlepszy według mnie epizod Apollo Justice Ace Attorney już w następnych odcinkach. To było zakończenie epizodu Turnabout Serenade. Tak więc Turnabout Succession jest tuż przed nami. Żegnam się z wami i jedyną rzeczą, którą pozostało dzisiaj zrobić, to jeszcze przypomnieć sobie tradycyjnie, co się tak naprawdę stało w trzecim epizodzie. Tak więc ja się z wami żegnam i jeszcze miłego słuchania tego kilkuminutowego wyjaśnienia epizodu numer 3. Tak więc do zobaczenia w początku finału Apollo Justice Ace Attorney. Wszystko zaczęło się umową pomiędzy Darayanem Crescent, gitarzystą sławnego zespołu rockowego Gay Winierzy, a Machim Tubei, pianistą i przewodnikiem sławnej niewidomej śpiewaczki La Miroir. Zarówno Darayan, jak i Machi potrzebowali pieniędzy,
a więc nawiązywali ze sobą stale współpracę. Pewnego dnia w Stanach Zjednoczonych syn szefa Sądu Najwyższego zapadł na syndrom Incurities, a tylko specjalne kokony z Borgini mogły go uleczyć. Jeżeli jakakolwiek osoba spróbowałaby wynieść te kokony z terytorium Borgini, czekałby na nich wyrok śmierci. Przynajmniej na terytorium samej Borgini. A więc ich dwójka przemyciłaby kilka z tych kokonów na terytorium USA i tym samym zbili majątek. Plan rozpoczął się, kiedy to Claver Gavin, lider i wokalista wyżej wspomnianego zespołu, odwiedził Borginię, kraj, w którym żył Maci. Pokochał on śpiew La Miroir na tyle, że zdecydował zaprosić ją na gościnny występ na swoim koncercie. La Miroir zgodziła się, a Claver opuścił wtedy ten mały europejski kraj. La Miroir dała mu jedną ze swoich gitar jako prezent. Maci skorzystał z tego i włożył kokony do gitary, aby przemycić je za ocean. Wkłada tam także zapalnik na wypadek, gdyby coś poszło niezgodnie z planem. Interpol, międzynarodowe siły policyjne, prowadziły śledztwo w sprawie Maciego już od jakiegoś czasu. Wysłali oni swojego agenta Romaina Letius, aby ten wziął pracę jako menadżer La Miroir i zaczął on śledzić poczynania Maciego. Tymczasem Claver skontaktował się z Valantem Gramarai, niegdyś sławnym magikiem. Zgodził się on użyć jednej ze swoich starych sztuczek, aby stworzyć iluzję La Miroir, teleportującej się z jednej połowy sceny na drugą. Nastaje noc koncertu. Darian ukradł Claverowi klucze do jego futerału na gitarę. Otworzył ją i odkrył pewien problem. Gitara została starannie opakowana. Claver chciał, aby gitara La Miroir dotarła do niego w nienagannym stanie, a więc użył specjalnego typu pakowania, aby upewnić się, że będzie bezpieczna. Darian wiedział, że jeśli ktoś zobaczy, że gitara była rozpakowana, ktoś zacznie coś podejrzewać. Zamknął on futerał z powrotem i porzucił swój uprzedni plan. Claver nie mógł znaleźć z powrotem swoich kluczy, a więc wyłamał zamek w swoim futerale. Wreszcie zaczyna się koncert. Kiedy podczas pierwszego aktu Darian był na scenie z resztą zespołu, Letius zaczął przeszukiwać pomieszczenie. W czasie aktu drugiego Letius spotkał się z Darianem. Na scenie tymczasem La Miroir zniknęła z oczu dla wszystkich zgromadzonych dzięki iluzji Valanta. Darian, używając zestawu słuchowego, który nosił on i pozostali członkowie ekipy, powiedział Maciemu, aby nacisnął guzik odpalający podczepiony zapalnik. Maci robi właśnie to, a w tym momencie gitara Clavera zaczęła się palić wraz z kokonami w środku. Darian wtedy odebrał broń dla agenta Letius i strzelił w jego stronę, za pierwszym razem pudłując. Dopiero drugi strzał okazał się celny. La Miroir, ukrywająca się w przejściu przygotowanym specjalnie na wykonanie iluzji Valanta, usłyszała te strzały i przez moment przestała śpiewać. Kontynuowała chwilkę później, dokończając wers ballady. Zaczęła wtedy biec dalej wzdłuż tunelu, nie będąc pewna, czy faktycznie słyszała te strzały. Letius, umierając, napisał swój numer identyfikacyjny po to, aby policja mogła się dowiedzieć, kim tak naprawdę był. Darian zauważył ten kod i go wytarł. Następnie podłożył dwie petardy pod sofą i obok nich umieścił zdalnie sterowany zapalnik, aby je potem włączyć. Później zdjął on zestaw słuchowy ofierze i umieścił go w holu, aby wiedzieć, kiedy ktoś znajdzie się przed drzwiami garderoby. W chwili, kiedy ktoś się by tam ustawił, on odpaliłby petardy, aby stworzyć rzekomych świadków morderstwa. Zrobił to dopiero podczas trzeciego aktu koncertu i przez to był zmuszony źle zagrać fragment piosenki. Świadkami, których zmylił, byli Emma Sky i Apollo Justice. Dyskutowali oni tuż obok przebieralni, a więc Darian mógł ich usłyszeć przez leżący mikrofon. Wcześniej przed tym, jak dwójka świadków ustawiła się pod garderobą, Maci wszedł do pomieszczenia i znalazł tam ciało agenta Letius. Kiedy petardy zostały odpalone, przestraszył się on i uciekł z pomieszczenia przez szyb wentylacyjny znajdujący się od strony wejścia. W tej chwili Apollo i Emma weszli do pokoju i zobaczyli miejsce zbrodni. La Miroir również usłyszała hałas i skierowała się w kierunku, z których one dobiegały. Emma opuściła garderobę, a Apollo, który tam pozostał, usłyszał ostatnie słowa umierającego Letius. Stojąca w wejściu La Miroir w chwili nieuwagi Apolla wyszła z powrotem z pomieszczenia. Apollo usłyszał tylko dźwięk zamykanych za nią drzwi. Po odwołaniu koncertu Apollo wyszedł, aby prowadzić śledztwo. Darian zabrał z miejsca zbrodni ciało ofiary oraz swoją własną gitarę basową, po czym umieszcza je na podnoszonej wieży w głównej hali koncertowej. Umieszcza tam również Maciego, którego wcześniej ogłuszył. Natomiast po pierwszej rozprawie Maciego, kiedy to La Miroir oskarżyła go o morderstwo, Darian dodatkowo zaatakował samą La Miroir, próbując ją zabić. La Miroir jednak udało się uciec, chowając się w futerale na gitarę.